Charytatywny maraton Zumby Fitness odbył się już po raz kolejny, tym razem pod patronatem prezydenta Suwałk. Zebrane z akcji pieniądze przeznaczone zostaną na leczenie cierpiącego na niedowład kończyn 6-letniego Antosia. Organizatorem akcji jest Lidia Kulik z jednego z suwalskich klubów Zumby. Ten mały nasz bohater to jest... Antek! Antoś choruje od urodzenia, jest niepełnosprawny ruchowo. Ma czterokończynowy niedowład i w związku z tym potrzebujemy stałej, kosztownej rehabilitacji. Rehabilitacja przynosi cały czas efekty, więc się nie poddajemy i liczymy na to, że każda złotówka tu zebrana pomoże nam kontynuować rehabilitację. Więc jeszcze raz dziękujemy za przyjście i życzę miłej zabawy. Ja dziękuję również. Antek. Wytrzymasz do końca imprezy? Tak. Do komplikacji zdrowotnych dziecka doszło podczas porodu, o czym opowiada jego mama. Po porodzie było wiadomo, że coś będzie nie tak. Nie wiedzieliśmy co. Czas nam pokazywał, że na pewno będzie już osobą niepełnosprawną. Te prognozy z czasem się troszeczkę pogarszały, bo na początku mieliśmy nadzieję, że to będzie taki niedowład jednostronny. Ale okazało się, że na chwilę obecną wiemy, że jest to czterokończynowy niedowład. No i wiąże to się z tym, że musimy się cały czas rehabilitować. To jest taka stała, wielospecjalistyczna rehabilitacja, która w naszym przypadku na szczęście przynosi super efekty. Wiadomo, Antoś będzie całe życie już niepełnosprawny, ale stała rehabilitacja może uczynić go niepełnosprawnym, ale samodzielnym człowiekiem. I to jest dla nas taki właśnie priorytet w całym tym codziennym życiu i rehabilitacji. Rodzice na co dzień korzystają z pomocy suwalskich poradni specjalistycznych. Jak tylko mamy możliwość finansową, wyjeżdżamy do Warszawy na turnusy rehabilitacyjne, gdzie ta rehabilitacja jest jeszcze bardziej wytężona. Antoś poddawany jest też nieustannym badaniom. Chłopiec pod względem intelektualnym i emocjonalnym rozwija się prawidłowo. Dostrzega też swoją odmienność. I czasami zdarzają się różne pytania, czemu jestem niepełnosprawny. Dzisiaj nawet mnie pytał, moją mamę pytał, czy babcia też była niepełnosprawna i czy też były organizowane kiermasze na twoją rehabilitację, więc... No widzi tę różnicę, fascynuje go, jak widzi dzieci w jego wieku, które biegają, skaczą. Zawsze mówi, mama, zobacz, jak on biega i skacze. Ale pomimo tego wszystkiego jest bardzo radosnym dzieckiem, bardzo otwartym, bardzo lubi ludzi, bardzo lubi poznawać ludzi, łatwo wchodzi w kontakty, więc dobra taka energia go prowadzi przez życie. Nie ma problemu z nawiązywaniem kontaktów z ludźmi. Przez życie prowadzi go dobra energia. Z rodzicami natomiast bywało różnie. Niechętnie to bym stała i każdemu chętnie podała rękę i powiedziała dziękuję, naprawdę. Za każdym razem, kiedy Antosiowi udaje się dzięki rehabilitacji coś zmienić w swoim rozwoju fizycznym, osiągnąć jakiś próg, kiedy nie było wiadomo, czy w ogóle będzie mógł chodzić i pojawił się dzień, kiedy pierwszy raz mogłam go wziąć za rączkę i takimi małymi, niepewnymi krokami iść, to ja zawsze czuję taką wdzięczność. Od razu myślę o wszystkich darczyńcach, myślę, kurczę, to ludzie, to dzięki wszystkim wam właśnie prowadzę mojego synka teraz za rączkę. I tak samo jak teraz uczymy się chodzić po schodach, przez przeszkody i coś Antosiowi się uda, to zawsze ciepło myślę o każdym darczyńcy, chociaż nie znam tych osób w większości osobiście. Panią Annę przepełnia ogrom wdzięczności wobec darczyńców, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas i wesprzeć jej rodzinę w tej niełatwej wędrówce. Niechętnie to bym stała i każdemu chętnie podała rękę i powiedziała dziękuję, naprawdę. Za każdym razem, kiedy Antosiowi udaje się dzięki rehabilitacji coś zmienić w swoim rozwoju fizycznym, osiągnąć jakiś próg, kiedy nie było wiadomo, czy w ogóle będzie mógł chodzić i pojawił się dzień, kiedy pierwszy raz mogłam go wziąć za rączkę i takimi małymi, niepewnymi krokami iść, to ja zawsze czuję taką wdzięczność. Od razu myślę o wszystkich darczyńcach, myślę, kurczę, to ludzie, to dzięki wszystkim wam właśnie prowadzę mojego synka teraz za rączkę. I tak samo jak teraz uczymy się chodzić po schodach, przez przeszkody i coś Antosiowi się uda, to zawsze ciepło myślę o każdym darczyńcy, chociaż nie znam tych osób w większości osobiście. Dzisiaj nie wiemy jeszcze, ile pieniędzy udało się zebrać podczas imprezy. Dokładną kwotę poznamy za kilka dni.